Wiesław Szczepański, szef wielkopolskich struktur SLD i radny wojewódzki, został przewodniczącym sejmiku województwa wielkopolskiego. Radni byli niemal jednomyślni. 38 było za, 1 przeciw. Prawnicy i lekarze wspólnie świętowali odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wielki niepodległościowy bal odbył się na zamku w Rydzynie. To najbardziej odpowiednie miejsce dla tej historycznej okazji. Dawny zamek królewskiego rodu Leszczyńskich był wyjątkowo przystrojony na przyjęcie gości. Rodzinna orkiestra witała gości, którzy przyjechali do państwa Longiny Józefa Majchrzaków Przysieki Polskiej. Jubilaci obchodzą 70. rocznicę ślubu. 26 uczniów wzięło udział w konkursie pieśni patriotycznej zorganizowanym w Przemęcie. Kolejny raz w hali Trapez striumfowali futsaliści Jej ma lepszy futsal Leszno. Podczas niedzielnego spotkania pokonali KS Gniezno 6-2. Miłym akcentem jesienną rundę czwartej ligi zakończył Steiner Polonia Leszno. Na własnym boisku leszczynianie pokonali KS Opatówek 3-0. Do najłatwiejszych z pewnością nie należał sobotni mecz KS 9 Leszno. Leszczynianie zmierzyli się z Orłem Osieczą.